Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, zastanawiam się, no, czy to świadome działanie, czy prowokacja. Bo nikt chyba tego nie rozumie, skąd taki pomysł, żeby dzielić służby mundurowe. No i jedna rzecz się panu udała, to jako związkowiec jestem wdzięczny, bo połączył pan ruch związkowy. Faktycznie związkowcy się razem połączyli i solidarnie, wspólnie razem walczą, aby te podwyżki dotyczyły wszystkich pracowników i były w miarę równe. Druga sprawa, to już była poruszana, co z pracownikami socjalnymi tych służb. Środki, bardzo marne zarobki. Trzecia kwestia, limity zatrudnienia w policji, ustawa budżetowa, kolejki przed komendami policji, cała masa ludzi chce wstąpić do służby, no ale okazuje się, że nie ma dalszego kroku, czyli nie ma przyjmowania do komend, bo nie ma środków na etaty. Czyli jakieś błędne koło. No coś tutaj wszystko nie gra. I ostatnia sprawa, tutaj już dzisiaj była mowa, chciałem zapytać pana ministra, jak wyglądają negocjacje ze stroną związkową, jeśli chodzi o system emerytalny. Czy ta propozycja, którą państwo lansujecie, 55 lat odejście na służby, minimum 20 lat, 5 lat w służbie, jest dalej podtrzymywana? Jak strona związkowa do tych propozycji się odnosi? I czy to będzie tak jak w innych przypadku, że będzie znowu szybka ścieżka procedowania ustawy? Czy będzie jednak czas, aby nad tymi sprawami jeszcze raz pochylić się i wypracować wspólnie ze stroną społeczną dobre rozwiązania, które nie spowodują kolejnego chaosu w służbie, choćby poprzez to, że część funkcjonariuszy będzie odchodzić na emerytury?